to ja trener jak Muchomorek. I od dziś i w każdy wtorek będę podawał wam rytmy. Rytmy na wtorek podaje trener jak Muchomorek. Dziś rytm na 4. Taki początkujący. Tumpa ta tumpa. To jest w ogóle bęben dżember. Mamy na nim 3 podstawowe dźwięki. Na środku bas i na krawędzi 2. Ton i slap. Ale na razie posługujemy się 2 dźwiękami, które najprościej wydobyć, czyli basem i tonem. To jest ten ton, to jest ten niższy z 2 dźwięków na krawędzi. Bas, ton, jakbyśmy grali, to by brzmi tak. Baston. Ton slap. A dziś mamy tumpa ta tumpa, czyli na samym basie i tonie. Raz i dwa i raz i dwa. Zaczynamy prawą ręką, wiodącą ręką. Jak ktoś jest leworęczny, to lewą ręką. Zaczynamy wiodącą ręką. Raz i dwa i. Raz i dwa i. Raz i dwa i. Raz i dwa i. I dorzucamy lewą rękę. Raz i dwa i. Raz i dwa i. Raz i dwa. Patatum, patum, patatum, patum, patatum, patum, patatum, patum, patatum, pa. Raz i dwa i raz i dwa i raz i. To jest sygnał, to co zagrałem na końcu, taki standardowy sygnał. To jest takie coś na przyszłość, bo ten sygnał bardzo często słychać w różnych rytmach, które kiedyś wam też podam. W jakiś wtorek kolejny. Zapewne. Wracając do tumpa ta tumpa. Kto opanował od prawej ręki, można wprowadzić pewną modyfikację. Mianowicie od drugiego kółka zaczynać od lewej ręki, tak żeby uruchomić tą lewą rękę, żeby ona też miała więcej pracy, co przyda się w szybszym tempie. Dzięki temu prawa ręka nie będzie się tak męczyć. Wygląda to w ten sposób. Raz i dwa i tum, ta, ta, tum, pa, tum. Dzięki. To na dzisiaj wszystko. Zapraszam do nauki gry na bębnach ze mną, z trenerkiem Muchomorkiem. Zapraszam was do oglądania kolejnych moich klipów, do komentowania. Piszcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Do usłyszenia. Hej.